Szczęść Boże, moi drodzy, życie konsekrowane od samego początku było wielkim darem dla Kościoła, dlatego że zrodziło się z zachwytu nad Jezusem Chrystusem, nad doświadczeniem miłości Pana Boga. To życie konsekrowane, ono zawsze stanowi miernik życia Kościoła. Przypomina nam o tym często Ojciec Święty Franciszek, że życie zakonne, poziom życia zakonnego, świadectwo świadczy o poziomie życia duchowego całego Kościoła. Życie zakonne przede wszystkim pokazuje nam całkowite zaufanie wobec Pana Boga. Dlatego osoby zakonne ślubują czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Chcą w radykalny sposób naśladować Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o miejsce życia zakonnego w Kościele, myślę, że to pięknie obrazuje święta Teresa z Lizie, która powiedziała: w sercu Kościoła mej Matki będą miłością. A więc doświadczać miłości Pana Boga i tą miłością dzielić się z innymi. Zadaniem życia konsekrowanego w dzisiejszym świecie jest obudzić ten świat, przybliżyć do Jezusa i przypomnieć, że Bóg jest miłością. Szczęść Boże!